Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, jesienny dzień. Mam teraz nowe towary, jeśli jesteś zainteresowany. Beachwear! W czasie 2 lat działania tego skromnego kanału odkryłam różne dziwne, tajemnicze miejsca w Wiedźminie 3, jak chociażby miejsca mordu i kultu w Białymsadzie, czy jaskinia koło Kermoren z biurkami i śladami pazurów po potworze. Wygląda jak klasa szkolna Wiedźminów. Będę grzeczny. Nie pierdol. Dzisiaj pokażę wam kilka miejsc, których możecie nie znać i są albo bardzo podejrzane, albo bardzo zbagowane, albo po prostu, nie wiem, jakieś ciekawe. Mam też media społecznościowe i zapraszam. W krainie winem i krwią płynącej, czyli Toussaint, znajdują się 3 miejsca, których przeznaczenia nie rozumiem. Po pierwsze, po drodze do kryjówki profesora Moreau z misji Przemiana możemy natknąć się na pomieszczenie z teleportami. Za ścianą jednego z nich znajdziemy białe pudełko na podeście, na którego bokach zdaje się są namalowane krwią serduszka. Znajduje się też tam skrzynka, w której Gervazy znajdzie ciasteczko. Strasznie mnie to zastanawiało, więc pogrzebałam trochę w necie i już wiem, dlaczego tego nie skojarzyłam. Ponieważ jest to nawiązanie do gry Portal, w którą ja nie grałam, a jest to tak zwany Companion Cube. Ja na nagraniu pokazywałam to miejsce akurat poza misją, ale oczywiście jak będziecie grali, to normalnie możecie sobie przejść przez portal do tego pomieszczenia. Siop. Drugim takim osobliwym miejscem jest swego rodzaju ołtarz w boklerskich katakumbach. Pomieszczenie całe jest wypełnione ludzkimi czaszkami i tym, co gracze lubią najbardziej, czyli świeczkami, które gasisz i zapalasz, jak tylko chcesz coś podnieść. Na środku, gdzie stoi biurko, widać ślady krwi, więc na pewno z tym miejscem wiąże się jakaś tragiczna historia, ale zgodnie z tonem tego odcinka nie udało mi się na ten temat nic znaleźć. Następna, ostatnia mała rzecz w Toussaint to takie oto rzeźbienia na jednej ze ścian, która znajduje się pod mapą. Normalnie nie możemy jej zobaczyć, ale uznałam to za ciekawe. Jak jesteśmy przy ścianie, to w Nowigradzie możemy znaleźć takie graffiti rekrutacyjne, które mówi CD Projekt Needs You. Na co ono tam jest? Nie wiem. Gong! Ale przynajmniej się dowiedzieliście czegoś nowego. Ja też o tym nie wiedziałam wcześniej. Dowiedziałam się też, że w Next Genie doszedł do Wiedźmina nowy świat, do którego można wejść jedynie za pomocą komendy. To jest takie miejsce, w którym Redzi testowali do Next Gena różne rzeczy w poszczególnych sektorach, żebyśmy mogli powiedzieć, że dobrze robią. A więc jednak testują gry. Nie da rady co prawda odpalić tych zadań, ale możemy sobie pozwiedzać. Jeśli chodzi o Velen, to nie mam wam co prawda do pokazania nowego świata, a dziwne małe miejsca, które zawsze mnie zastanawiały i wydają mi się ciekawe. W Velen na bagnach znajdziemy taki jeden bardzo specyficzny domek, wokół którego kręci się zgraja bandytów. Na pewno kojarzycie, każdy tam na pewno przechodził. Możemy zobaczyć, że wewnątrz pali się światło, znaczy świeca się pali, bo tam prądu raczej nie ma, a na stoliku stoi jakieś jedzenie i to jest po prostu umeblowane miejsce. Wygląda jakby ktoś tam mieszkał, ale drzwi są zamknięte na 4 spusty i nikogo tam nie ma. Otóż zauważyłam, że na jednym z demo gameplayów z 2014 roku pokazano, kto miał tam mieszkać, a miała to być jakaś miejscowa zielarka lub wiedźma. Posłuchajcie. You can come out. Damn it. He only came for a brew to break a fever. What are you doing here? Tracking a griffin. Trail took me through here. Seems I had a stroke of luck then. Thank you. Look like deserters. Could be more bands in the area. I'll come back once I'm done with the griffin, just in case. Fine. Happy hunting.
Najprawdopodobniej istniała jakaś kontynuacja tego wątku, bo Wiedźmin obiecał, że wróci jak zabije Gryfa. Wracam do Was następnego dnia, bo poprosiłam Martina, żeby wyszukał mi jakieś informacji na temat tej zielarki i okazało się, że najbardziej prawdopodobną opcją jest to, że całe te demo, te polowanie na Gryfa i ta zielarka powstały tylko i wyłącznie na potrzeby marketingu dla Microsofta. Let's get right into it. Geralt mówił, że do niej wróci, bo być może te demo planowo miało być po prostu dłuższe. Wszystkie informacje na temat zielarki i Gryfa są otagowane jako związane z wydarzeniem E3, dlatego też rozwiązanie tej zagadki jest bardzo rozczarowujące, gdyż nie wiąże się z tym żadna wielka historia. Po prostu Redzi zrobili jakiegoś randomowego questa, żeby móc to pokazać na targach. Ciężko jest zrozumieć, dlaczego nie wykorzystali czegoś, co mieli już w grze. Podczas zadania na Łysej Górze, schodząc z pomostu, możemy zauważyć dziurę w ziemi, dokładnie tę samą, z której pod koniec walki wylatuje Przątka po tym, jak Ciri spuszcza w pili siostrą. Chodź tu! No właśnie, bo pod spodem trzy siostrzyczki ważą sobie potrawkę z wybrańców tegorocznego święta. My co prawda z tej odległości tego nie widzimy, ale wystarczyłoby się, wiecie, trochę pochylić i każdy może je zobaczyć, co zastanawia mnie, dlaczego nikt tam nigdy nie podszedł i nie spojrzał, co tam się odwala. Poza tym można się tam w sprytny sposób ślizgnąć Geraltem. Nie ma z ich strony reakcji oczywiście, ale za to można je zabić petardą i igni. Niestety po chwili wstają. Zła wiadomość jest taka, że jak już tam wejdziemy, to utkniemy na zawsze, bo nie ma możliwości wyjścia stamtąd, gdyż musielibyśmy nauczyć Geralta latać chyba i wskoczyć na wyższą kondygnację. Na pewno pamiętacie, jak Ciri tam wskoczyła do wody. Jest jeszcze tam w pobliżu Łysej Góry takie małe jeziorko i w jednym miejscu zauważyłam, że jest jaskinia, która nigdzie nie prowadzi. Ale być może coś tam kiedyś było zaimplementowane, ale zostało usunięte. Występują też w tym miejscu jakieś dziwne glicze, niewidzialne ściany. Wokół samej Łysej Góry jest naprawdę więcej dziwnych i tajemniczych miejsc, oprócz opuszczonej wieży ze słynną zagadką FF06B5, o której może kiedyś zrobię film, nie wiem. Jestem taki zabiegany, mam mało czasu po prostu. Można w tym miejscu na mapie natknąć się na jakieś rzeźby, drewniane filary ustawione w kręgu, które za cholerę nic nam nie mówią. Tak osoby stoją, a ja potem siedzę i się zastanawiam, po co one tam są. Wybrałem sobie dwie kapliczki, gdzie taka będzie, przypuśćmy, lub taka będzie, czy ja pokazałem. Opuszczona wieża, na którą Bazyliszek porwał barona. Legenda głosi, że u bram wieży stanął kiedyś zdrożony wędrowiec. Prosił o wikt i opierunek, ale baron, który był tu panem, obawiał się, że wędrowiec jest szpiegiem i przepędził go na cztery wiatry. Wędrowiec okazał się czarodziejem, który przeklął wieżę i jej mieszkańców. Wkrótce potem wszyscy umarli w tajemniczych okolicznościach, a budowla popadła w ruinę. Ja wiem, że to może być trochę naciągane, ale mnie ta historia od razu skojarzyła się na przykład z Marleną z dodatku Krew i Wino, która opowiadała o tym, jak Gunter Odim przeklął ją za to, że przepędziła tego człowieka. Powiedziała, że resztki z uczty prędzej rzuci psom, niż oddajemy. Ta historia wydaje się bardzo podobna, chociaż tutaj jest napisane, że to był czarodziej, ale prawda jest taka, że ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, no to oni i tak by się nie poznali na tym, kim jest Gunter Odin, więc dla niego każdy, kto chociaż w małym stopniu potrafi władać magią, jest jakimś tam czarodziejem czy wiedźmą. Dlatego myślę, że to może być związane z panem Lusterko. Jezioro Młyńskie zdecydowanie jest wyjątkowo magiczne. Wielu może się kojarzyć na przykład z weselem. Mi osobiście kojarzy się z przyjaznymi utopcami, które nie chcą atakować Geralta oraz tym, jak Wiedźmin łamie wszelkie prawa natury. Co jednak mi wydało się interesujące, to to, że pod tym jeziorem, pod wodą znaczy się, znajdują się jakieś zapomniane stare elfie budowle. Jest to pamiątka po czasach, gdy to oni władali całym światem. Na samym środku jeziora znajduje się też wyspa z małym cmentarzem.
I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o Velen, ale mam jeszcze dla Was ciekawostkę z Kaer Morhen. Jeden z moich widzów napisał mi, że w Kaer Morhen znajduje się takie podejście na górę, gdzie zawsze coś zabija wilki i można je zobaczyć w tym samym miejscu lewitujące. I jest to prawda, u tego widza też coś zabija Geralta, ale to mi się akurat nie trafiło, aczkolwiek zauważyłam, że zaraz wyżej, po środku niczego, na górskich przełęczach znajdują się nienazwane groby. Mogę tylko podejrzewać, że należą do jakichś wiedźminów ze szkoły wilka, no bo do kogo, jak tam nikogo więcej nie ma. Ale kto wie, kto wie. Dzień dobry. O właśnie. Więcej miejsc Wam w tym odcinku nie pokażę, ale chciałabym, żebyście w komentarzu napisali swoje jakieś ulubione miejsca, które wydają Wam się dziwne, zbugowane, cokolwiek. No i oczywiście może macie wyjaśnienie na niektóre z tych, które Wam pokazałam. Ja Was oczywiście też chciałam przeprosić, że te filmy są tak rzadko, ale ciężko mi jest tak, no, trochę pogodzić życie prywatne, zawodowe z YouTube'em, dlatego też czasami tyle trzeba czekać na film. Tymczasem ja dziękuję wszystkim moim wspierającym, życzę Wam miłego dnia albo miłej nocy i do zobaczenia. Pa!